Pan samochodzik, bursztynowa komnata. Tom pierwszy. Wilczyca z Jantaru, rozdział ósmy. Ostatnia walka porucznika von Schnauberga, misja kapitana Frołowa. Jestem prusakiem okonki i cudowny rzeckiego. czy to tateczka, podpisano Erik Koch, czyli igław stogu siana. Spojrzałem na błękitniejące nad nami niebo, a potem na szaro taflę jeziora przed nami. Obracając machinalnie kufel na blacie stolika, popatrzyłem na mego rozmówcę. Przyjechał więc pan na miejsce swego pierwszego zwycięstwa. Nie odwrócił w wzroku. Tak. Gdzieś w głębi tego jeziora leżą szczątki jedynego człowieka zabitego przeze mnie podczas wojny. Jedynego? Uniosłem powątpiewający brwi. Tak, lekko uśmiechnął się von Schnauberg. Następnego dnia po mym pierwszym zwycięstwie poderwano naszą eskadrę do obrony królewca. Od wschodu szły na miasto rosyjskie iły dwa. Szturmowiki, jak oni je nazywali. Nad nimi chmara myśliwskich jaków i ławoczkinów. Dużo ich było. O wiele za dużo. Wywijałem się właśnie dwumła, gdy wpakowałem mego zająca. Zająca? Nie zrozumiałem. Tak ochrzciłem mego messerschmitta. Porucznik pociągnął długi łyk piwa, jakby chcąc ukryć zmieszanie. Tak nazywałem moją narzeczoną. No więc wpadłem prosto na celownik tylnego strzelca jednej z czarnych śmierci, tak myśmy nazywali iły. Trafił mnie w zbiornik paliwa. Zdążyłem wyskoczyć, ale spadałem w płonącym kombinezonie i modliłem się, żeby tylko spadochron, rozwijający się nade mną, nie zajął się ogniem. Zaraz zresztą straciłem przytomność, bo jeden z pocisków przeszył mi płuco. Bezwładnie zwisając na uprzęży spadochronu rąbnąłem o ziemię łamiąc nogę, ale nie czułem tego. Nie czułem też, że nie odzyskując przytomności tracę na dodatek wolność. Spadłem po ruskiej stronie frontu. Nie powiem, wą schnałbyk zaśmiał się cicho. Opiekowali się mną troskliwie. Może tylko odrobinę zbyt długo jak na mój gust? Bo wypuścili mnie z niewoli dopiero w 1952 roku. Rzeczywiście, H.M. parsknąłem piwem, nieco zbyt długo. Tym większą odczuwa pan zapewne radość, wracając do miejsca zwycięstwa nad jednym z nich. Dokończyłem nie bez pewnej ironii w głosie. Starszy pan lekko zmrużył oczy. Ciekawe. Poszukiwacza skarbów nie interesuje tajemniczy rosyjski pilot, który zginął nad tym jeziorem? Nie ciekawi go powód, dla którego lądował po niemieckiej stronie frontu? Bo skoro naprowadzający powiedział, a Iracobra startuje, to musiał uprzednio tu wylądować. Gonicie wszyscy za bursztynową konnatą, a czy przypadkiem historia mego dziwnego pojedynku nad jeziorem głębokim nie pasuje do niej? Może właśnie podczas niego zaginął klucz do nieznanego po dziś dzień miejsca ukrycia tego cudu? Odruchowo wyprostowałem się w foteliku. Pan sądzi, że Może nawet więcej niż sądzę, przerwał mi okrągłym ruchem ozdobionej sygnetem dłoni. Ale o tym potem: Najpierw proszę, jako kolegę z podniebnych szlaków, abyśmy sobie pomogli nawzajem. Z miłą chęcią. Stuknąłem kufle mojego kufel. Proszę więc, starszy pan przeciągnął ręką po krótko przeciętych włosach, aby porozmawiał pan z płytwonurkami. Niech, jeśli odnajdą wraka i kobry, zwrócą uwagę, czy w szczątkach kabiny znajdują się kości ludzkie. Mój przeciwnik nie zdążył albo już nie był w stanie wyskoczyć z maszyny. Leży więc teraz gdzieś z nią tam. Mój rozmówca wpatrzył się w dal jeziora. Nie przyjechałem tu, żeby raz jeszcze przeżyć triumf nad nim. Chcę, żeby miał tak jak inni ludzie chrześcijański pogrzeb i grób. Krzyż z jego imieniem i nazwiskiem oraz datą śmierci. Jeśli uda mi się, przy pańskiej i nurków pomocy wydobyć to, co po nim zostało. Zwrócę się do rosyjskiego Czerwonego Krzyża, może odezwie się ktoś z jego bliskich kto, choć już minęło pół wieku, wciąż czeka, choćby na wiadomość gdzie, jak i kiedy zginął. Sądząc po tajemniczości jego misji, nie wierzę, aby podano rodzinie prawdę o śmierci. Starszy pan wyprostował się, a to był taki dobry pilot. Dlaczego więc pan sam nie zwróci się z tą prośbą do płytwonurków? nurków? na uśmiechnął się niewesoło. Najzwyczajniej w świecie boję się, że mi odmówią. Nie każdy Polak musi lubić byłego oficera hitlerowskiej Luftwaffe. Rozumiem to. I dlatego proszę pana, może pan nawet ofiarować, powiedzmy w imieniu swego ministerstwa, nagrodę za wydobycie szczątków ciała Rosjanina. Czy pięć tysięcy marek nie będzie za mało? Żachnąłem się. Po pierwsze, nie rozumiem pańskiego lęku przed odmową. To nie o pana ciało chodzi, a jego ofiary. Teraz poderwał się Niemiec. Pokonałem go w uczciwej walce. Gdyby pociągnął serią po kadłubie zająca kilka centymetrów dalej, ja zamiast niego gniłbym teraz na dnie jeziora. Przepraszam. Podniosłem dłoń pojednawczym gestem. Ale niech mi pan pozwoli skończyć. Po drugie, chcę pan obrazić tych młodych ludzi, proponując im marki za to, co, jak sądzę, uważają za swój obowiązek. Teraz ja przepraszam. Uniósł kufel von Schnauberg. Przeprosiny przyjęte, wstałem z fotelika. Widzę, że przywódca naszych ludzi, żap jest wolny, uśmiechnąłem się. Przekażę mu pańską prośbę w imieniu mego ministerstwa. Podszedłem do wykreślającego na mapie jakieś współrzędne Janczukowicza. No i jak tam z Airchodrą? Pokręcił głową. Pomimo tego, że wiemy, w którym miejscu jej szukać, jak dotychczas nic. Cóż, od 1961 roku przybyło sporo mułu na dnie głębokiego. Tak, popatrzyłem na wychodzących z wody płytwonurków. Skoro nie można odnaleźć samolotu, to co dopiero mówić o szczątkach jego pilota czy choćby dokumentach? Prezes Rekina bawił się przez chwilę długopisem. Widzi pan, odezwał się wreszcie, jakby nieco zmieszany, to, co zostało z pilota. Kilka kości zaplątanych w resztki uprzęży spadochronu znaleźliśmy już podczas pierwszych nurkowań w 1961 roku. Włożyłem je do pojemnika z wodą, by opłukać je z muł, no i potem pochować. Ale nasz pomocnik, chłopak stąd, z Głębocka, myślał, że w pojemniku są tylko jakieś brudy, no i wylał do jeziora. Głupio wyszło. Faktycznie głupio. Odpowiedziałem i wróciłem do stolika, nie chcąc już martwić Janczukowicza nieudaną misję porucznika von Schnauberga. Niemiec skwitował skinieniem głowy moją informację o pechu gdańskich płetwonurków, no i biednego pilota, który po raz drugi znalazł grup w falach Mazurskiego Jeziora. Nie jego jednego zabrała wojna. Żegnaj kapitanie Igorze Władimirowiczu Frołow. Poderwałem się aż zadygotał stolik. Skąd pan zna nazwisko swego przeciwnika w tak tajemniczej, jak pan sam mówił, walce? Proszę zachować spokój. Młody człowieku, porucznik położył mi dłoni na ramieniu. Zaraz się pan dowie. Czy może najpierw jeszcze jedno piwo? Nie, dziękuję. Niech pan opowiada. Starszy pan splutł palce rąk i oparł łokcie na stole. Tak więc, proszę pana, odwiedziłem niedawno mego byłego dowódcę z czasów wojny, pułkownika Ferdinanda Steina w eleganckim, żeby nie powiedzieć ekskluzywnym domu, jak to się u nas mówi, pogodnej starości. Pułkownik przekroczył już dość dawno osiemdziesiątkę, ale dziarskości mógłby pozazdrościć mu nie jeden dużo młodszy od niego. Nie było to nasze pierwsze spotkanie, ale tym razem mój dawny dowódca sam skierował rozmowę na moje jedyne powietrzne zwycięstwo i związane z nim dziwne rozkazy. O to czego się dowiedziałem, pewien bohaterski Niemiec między jednym nawoływaniem do walki po ostatnią kroplę krwi a drugim szukał kontaktu z coraz bliższą zwycięstwa sowiecką armią. Z jej dowództwem wysokiego szczebla. Pan ten nazywał się, jaki już pan zapewne odgadł, Erik Koch. Kontakt został nawiązany, ale na jego trop wpadł minister III Rzeszy Alfred Rosenberg, śmiertelny wróg Kocha. Jego to podwładni zorganizowali zasadzkę na nałącznika między Kochem a Rosjanami. Oczywiście miał być on ujęty dopiero wówczas, gdy będzie usiłował przewieźć swym mocodawcom dokumenty które przedstawione Hitlerowi spowodują, że filer albo każe powiesić albo rozstrzelać swego zaufanego kolegę partyjnego. Obie możliwości równie cieszyły Rosenberga. Tak nadszedł dzień 15 stycznia 1945 roku, gdy na opuszczonym lądowisku wylądował samolot pilotowany przez kapitana Igora Władimirowicza Frołowa. Czekało tu już nań pismo od kocha i nieznane po dziś dzień dokumenty. Czekali też w ukryciu ludzie Rosenberga. Ale po krótkiej strzelaninie udało się Frołowowi mimo wszystko wystartować z przesyłką. Przekazujący mu ją szturmbamfirer Hans Hepke zastrzelił się. Tak więc nadzieja Rosenberga na udowodnienie gałleiterowi Prus wschodnich zdrady spoczęła w rękach niedoświadczonego pilota, pańskiego uniżonego sługi, starszy pan skinął mi głową, oto von Schnauberga. Gdy Rosjanie, słysząc, że ich łącznik jest zagrożony, kazali mu pozbyć się dokumentów, co też, aczkolwiek niechętnie, zrobił, pozwolono mi go zestrzelić. Myślę, że tylko niedopatrzenie właściwych organów hitlerowskiej machiny sprawiło, że tego dnia nie zginął jeszcze jeden lotnik Niemiec, wybuchnął niespodziewanym śmiechem. Zapomniano rozstrzelać, pod byle pretekstem, wymienionego tu porucznika von Schnauberga. Odpowiedziałem śmiechem, ale myślami byłem przy czym innym. Powiedział pan, że nagle w słuchawkach ktoś się odezwał. Brasaj, sumku. Porucznik wzruszył ramionami. Coś w tym rodzaju. Nie władam rosyjskim. Ja natomiast o tyle o ile. Wystarczająco, by przetłumaczyć rozkaz nieznanego kontrolera misji Frołowa. Brzmiało on: wyrzuć teczkę. Zgadza się. Kiwnął głową mój rozmówca. Sam widziałem, jak spadała. Ciekawe, czy wraz z nią nie runęła nadzieja na odzyskanie bursztynowej komnaty. Widzę, że coraz bardziej zajmuje pana tajemnica cudu z jantaru. Zaśmiałem się. Po porannej rozmowie z Sowsianowym niezbyt już wierzyłem w opowieści, że to kochu ukrył gdzieś tutaj komnatę. Ale jakiż byłby ze mnie poszukiwacz skarbów, jakiż konnatolog? Jeśli nie zwróciłbym uwagi na najmniejszy nawet ślad zaginionego ósmego cudu świata, wąs Hnałbek pociągnął łyczek piwa. Myśli Pan, może, że przyciąga mnie tajemniczy urok bursztynowej komnaty, chęć wzbogacenia się? Przykro mi, ale nie. Fakt, że to z telewizyjnego programu o komnacie dowiedziałem o mających tu się odbyć poszukiwaniach. Ale niech mi Pan wierzy, Jedynym celem mego przyjazdu była troska o doczesne szczątki kapitana Frołowa. Wszelkie prawa związane z poszukiwaniem i odnalezieniem jego teczki, wraz z być może nadercenną zawartością, odstępuje panu, uśmiechnął się. Stokrotne dzięki, ukłoniłem się uprzejmie. Poszukiwanie igły w stogu siana, zwłaszcza takiej zgubionej przed półwieczem, to moja specjalność. W tej i podobnych dziedzinach eksploratorskich osiągnąłem ostatnio znaczące wyniki. Jakie, jeśli to nie tajemnica zawodowa? Zmrużył oko porucznik. Żadna tajemnica. Rozłożyłem ręce. Po prostu odnalazłem zapodzianą gdzieś przed miesiącem skarpetkę, do której byłem bardzo przywiązany. Wybuchnęliśmy śmiechem. Po łące zjeżdżał mikrobus Genshego, a za nim jak foksterier za dzikiem, trop w trop, maluch zegi. Prezes Towarzystwa przez Historię do Przyjaźni wyskoczył raźno z wozu i od razu spojrzał w naszą stronę. E, tam! Odwróciłem się ku memu rozmówcy. Podczas naszej pierwszej króciutkiej rozmowy wspomniał Pan o swym utraconym tu domu. Pan pochodzi z Prus Wschodnich? O, tak! Ironiczny grymas wykrzywił jego wąskie wargi. Jestem prusakiem. Tak jak był nim mój ojciec, dziad, pradziad, spojrzał na mnie wyzywająco. A moja rodzina pochodzi z wilenieszczyzny, wytrzymałem spojrzenie. Z dzisiejszej litwy, dodałem, by wszystko było jasne. Tak, westchnął cicho, rozegnało nas po świecie. A mój dom, ostre rysy twarzy złagodniały pod wpływem smutku. Po pałacu nie został nawet kamień na kamieniu, tak jak po wildenchow, czyli dzisiejszym dzikowie, własności naszego krewnego, hrabiego von Schwerina. Będziecie tam jutro szukać bursztynowej komnaty. Cóż, życzę powodzenia, choć bardzo w nie wątpię. A pański dwór? Gdzie? Położył mi rękę na dłoni. Powiedzmy, nigdzie. I nie wracajmy już do tego tematu, proszę. W milczeniu pochyliłem głowę. Ach, witam, witam panów. Jakże się cieszę widząc tak życzliwy przykład odradzającej się przyjaźni polsko-niemieckiej. Usłyszałem nad głową. Przy stoliku stał roześmiany gęsche. O czym panowie rozmawiają? Czy można? Jakże błyskawicznie zmienił się w onschneuberg. Jeszcze przed sekundą siedział naprzeciw mnie starszy, przygarbiony smutkiem pan. Teraz wyprostował się, stalowe oczy patrzące gdzieś ponad gęshego błysnęły zimno. Sądzę, prezesie, że ma pan tu wiele ważniejszych spraw niż nasze pogaduszki. Czyż nie tak? Wielki pan, pomyślałem z uznaniem, prawdziwy prusak, jak nazwała go Zośka, ależ oczywiście, przepraszam. Cofał się od stolika gęste, widziałem, jak zaciska pięści. Pan zna prezesa gęshego, Wyraziłem życzliwe zainteresowanie. Nie trzeba znać, wystarczy spojrzeć, wzruszył ramionami porucznik, budząc mój podziw dla swej przenikliwości. Zabrzmiały okrzyki nad brzegiem jeziora. Dwóch płyt fonurków taszczyło coś z wody. Albo częścią jarkobry, albo pierwsza z obiecywanych tu skrzyń z nieznaną zawartością. Poderwałem się. Bursztynowa komnata? Zaśmiał się von Schnauberg. Niech pan biegnie, młody człowieku, bo jeszcze ją rozdrapią i dostanie się panu w ministerstwie. Odłożyłem ripostę na potem i rzeczywiście pobiegłem. Nie, to nie skrzynia. Pomyślałem, widząc, że zdobycz gdańskich nurków jest płaska, raczej część skrzydła lub usterzenia radzieckiego myśliwca. Nagle tłumek nad brzegiem jęknął zawiedziony. Łowcy podwodnych skarbów położyli na piasku tarczę strzelniczą. Bywa i tak. Spojrzałem na Zygę, ale ten kręcił się zaaferowany przy Gęschem i udawał, że mnie nie widzi. Niczego więc jeszcze nie wywonchał. Ale gdzie pan Onufry i Zośka? Słynnego rad niestety odnalazłem szybko. Siedział sobie na pomoście i radośnie uśmiechał do spławika wędki, którą nie wiem, gdzie zdobył. Czy dzięki swemu cudownemu darowi może pan przewidzieć, jaka rybka weźmie? Spytałem podchodząc. Owszem, odparł z niewzruszonym spokojem okonek. Spławik zakołysał się i dał nurka. Rzecki podciął wędkę z wielką wprawą. Faktycznie. Na haczyku zwisał piękny, wymiarowy okoń, tak zwany patelniak. Rozzłościł mnie ten widok do reszty. To płetwonurkowie, nie wychodząc na chwilę z wody, wychodzą z siebie w poszukiwaniu kobry i skrzyni z kosztownościami, a pantu. Okonki. Pan Onufry odłożył, choć niechętnie, wędkę i popatrzył na mnie z wyrozumiałym uśmiechem. Chyba nie muszę tłumaczyć, sławetny komnatologu, że z mego sprzętu żaden pożytek nad głębią wody i muł. Owszem, próbowałem swych zdolności. Które pan, niechcący zapewne, nazywa ironicznie jasnowidzeniem. Niestety, pomimo maksymalnego skupienia, nic istotnego nie dostrzegłem. Może gdybym miał w ręku zdjęcie jeziora z 1945 roku, ale przyrzekam, że odpracuję swoje jutro w dzikowie. Wybaczy pan, uderzyłem się pięścią w piersi aż zadudniło. Nigdy nie traktowałem ironicznie bądź nieufnie pana nadzwyczajnych talentów których moc miałem już okazję podziwiać w Pareszkach i pod mostem za Górowem. Zresztą chciałbym skorzystać z nich już dzisiaj. Podczas gdy gęsche pod czułą opieką Zygi kręci się tutaj, proponuję, abyśmy wyskoczyli i sprawdzili zawartość skrytek wilczycy pod krzyżem w Piastach Wielkich i pod mostkiem na szosie z Górowa do Worławek. Cmentarz w Górowie zostawimy sobie na deser. Towarzystwo Gęschego nawet gdyby się ruszyło z Głębocka, nie pojedzie w biały dzień grzebać w starych grobach górowskiego cmentarza. Jedziemy, poderwał się Rzecki. Rytki i wędkę oddam chłopcom, od których ją pożyczyłem. Jedziemy, ale gdzie Zośka? A, prawda, kiwnął ręką Jasnowic. Wysłałem młodą damę z lekarstwem do jednej z tutejszych gospodyń. Z lekarstwem? Niejaką panią chryciuk strasznie rozbolał ząb, a tak się złożyło, że miałem przy sobie gwarantowany środek na tę przykrą dolegliwość. Gwarantowany środek? Z trudem powstrzymałem uśmiech. Tak, tak, pogładził brodę pano Nufry, lekarstewko ziołowe, skuteczne i zdrowe. Zaraz się pan przekona. To zioło też się pan zajmuje. Ogarnął mnie podziw dla rzeczywiście mnogich talentów mego rozmówcy. Staram się zajmować tym wszystkim, co niesie dobro ludziom. Biała broda została pogłaskana po raz wtóry. Wujku, usłyszałem głośne wołanie. Przyznam, że chwilę trwało, zanim skojarzyłem, że to woła Zośka. I w dodatku woła mnie. Czyż nie była tu moją siostrzenicą? Odwróciłem się ku zagrodom. Ha ha ha. Zachichotał Rzecki. Ścieżką nadchodziła Zośka w niemieckim hełmie na głowie i ze skórzaną teczką w ręku. Na widok hełmu w szeregach poszukiwaczy skarbów rozległ się szmer zazdrości. Gdzieś się tak obłowiła, wybuchnąłem śmiechem. Za hełmy w tak dobrym stanie dostaniesz ładny grosz na giełdzie. No proszę. A pan Chryciuk sypał nimowie z konią, ucieszyła się siostrzenica. Ale po kolei. Pański lek, panie Onufry, zdziałał cuda. Ledwo pani Chryciukowa wkropiła go do dziury w zębie, ból zniknął jak ręką odjął. Mentol, kamfora, eukaliptus, chlorofil, olejek narcyzowy i parafina, Rzecki zerknął na mnie z potoka. Niech pan przyrządzi sobie taką mieszankę i trzyma w domowej apteczce. Przy bolesnej okazji przekona się pan. Ależ ja nigdy, powtarzam, nie wątpiłem w pana. Jęknąłem. W podziwce pani Chryciukowa, Zośka zamachała teczką, wiedząc, że ciekawi nas wszystko co po niemieckie, dała mi hełm i teczkę. Też niemiecką, bo tu u góry wytłoczony czarny orzeł. Ze swastyką. Poczułem lekki dreszcz. Pokaż no mi tę teczkę, dziewczyno. Solidna skóra, mosiężne okucia, dwa zamki i łóżka do przewleczenia przez nie kłódki. W takich teczkach przewożono dawniej ważne dokumenty. A Jurkobra, teczka, to niemożliwe. Taki traf, a takim jest trafienie szóstki w totka. Wyrzucona nad lasem. Ktoś znalazł taki traf. Czemu nie bardzo dobrze się zachowała, plątały się myśli, gdy otwierałem teczkę. Nie ma co szukać, machnęła ręką Zośka. Sprawdzałam, pusta. Chryciukowa znalazła ją niedawno za belką na strychu. Tak, pusta, ale dno. Dlaczego takie grube? Bez słowa pobiegłem, ścigany przez Rzeckiego i Zośkę, nie odpowiadając na ich pytania, do Rosynanta, chwyciłem finkę i ostrożnie spróbowałem podważyć dnoteczki od wewnątrz. Nie ustępowało. Jeszcze raz przyjrzałem się okuciom. Każde z nich przymocowane było ozdobną nakrętką. Próbowałem poruszyć jej palcami. Ani dognęły. Zośka. Klucz. Dziesiątka. Pierwsza nakrętka. Nic. Druga. Tak samo. Trzecia. Nacisnąłem na klucz. Dognęła. Zacząłem powoli ją odkręcać. Koniec gwintu. Ostrożnie wyciągnąłem długi mosiężny pręcik. Rozwarłem jak najszerzej teczkę. Wykładzina dna bez oporu dała się odchylić. Jej. Westchnęła z nabożnym zdumieniem Zośka. Tak, zawtórował jej Rzecki. Trzymałem w ręku złożony w wąski pasek arkusz papieru. Rozprostowałem go delikatnie. Maszyna z gotycką czcionką wystukała po niemiecku. Królewiec 10.01.45 Szanowni Panowie, na dowód: Jeszcze jeden, mej dobrej woli, przekazuję wam dane. Dzięki którym dotrzecie do znajdujących się na zdobytym już przez Was terenie dwóch składów kosztowności. 1. Barten. Cztery skrzynie, obrazy, ikony, złota biżuteria. Pompa wodna przed wschodnią ścianą zamku na lewo od podjazdu. Skład cztery kroki od niej ku południowemu zachodowi. Po pięć kroków pod kątem 45 na północ od dwóch najbliższych drzew. Głębokość 1,5 m. 2. Russel. 6 skrzyń. Obrazy. Złote naczynia. Kolekcja rzeźb w bursztynie. Złote monety. Północno-wschodni narożnik zamku. 5 m pod kątem 40 od PUD. Głębokość 2 m. Oczekując dalszych owocnych kontaktów. Kreślę się z szacunkiem. Erik Koch. Podpis był odręczny ale łatwo go rozpoznałem. Z teczką i pismem kocha w ręku powoli podszedłem do stolika, przy którym zapatrzony w jezioro ćmił cygaretką porucznik Otto von Schneuberg. Położyłem przed nim teczkę, a na niej Jarkusz z podpisem gauletera kocha. Proszę, panie poruczniku. Oto igła znaleziona w Stogusiana.